Cześć. Mój vlog to już po prostu się ciągnie dosyć okazale. Kolejna część, już nawet nie liczę, dopiero liczę jak wstawiam. Przechodzę od razu do zatentykowywania odpowiedzi. Szarku Drum, tak, wreszcie twoje pytanie. Opisz w kilku słowach Jarka i Michała. Opisywanie tych dwóch panów chyba byłoby niebezpieczne z mojej paszczy tutaj wymówione. Ale jeśli miałbym ich opisać, Jarka i Michała, czyli Jarka, perkusistę u nas w zespole, w Serpent Wings i Fantomie, który w obu zespołach gram, i Michała, który gra w Serpent Wings. No nie wiem, zacznę od, nie wiem, który bardziej porąbany, może od Michałka. No po prostu, no to są, w sumie obaj są strasznie pokręceni, no w sumie jak chyba wszyscy. Mówię to w takim pozytywnym, można powiedzieć, znaczeniu, chociaż każdy z nich na swój sposób jest też nieźle porąbany negatywnie. W sensie negatywnie, no ma takie czasy, ma odchyły takie dziwne. Zresztą ja tak samo, więc właściwie tutaj niech ci panowie się nie obrażają, no proszę ja was. Ale generalnie no to są tacy dziwnie zakręceni ludzie. Jaruś taki troszkę taki buraczek, taki wąsaty. Tak się zawsze z niego śmieliśmy, że wąsaty książę, no bo tam zawsze taki jest z wąskami. Ale dobrze, no to taki już jest charakterystyczny strasznie, no imidż można powiedzieć, no takie wąsiki. No w sumie no nie moja ręczku, co tam jest sobie powiedzieć, no pokręcony przez kurczytyn. Ale fajnie gra na perkusję, no to trzeba przyznać. A Michałek co? No Misiu to jest taki po prostu no śmieszny kolo, no taki, no taki pff, pff, pff. O, można go wyrazić, popsała. O. Ale Michałku nie obraża się. No, to było tak pokrótce, no jak więcej informacji ktoś chce uzyskać, to chyba najlepiej jak ich spyta, chociaż właściwie oni by nie odpowiedzieli takich dosadnych rzeczy, to co ja powiedziałem. No więc po prostu myślę, Szarku, czy tam Olafie, o good day, że to, że ci odpowiedziałem w miarę na to pytanko. Czekajcie, idę dalej. Jeszcze na póki co to skreślam. Aha, Kosma Piekarski się mnie pyta, czy znasz Wązia? Oczywiście znam, nie wiem, czy to już odpowiadałem na to pytanie. Jeśli odpowiadałem, to bardzo was przepraszam. Ale no Wądziu to jest taki mój kolega, którego poznałem. Zaznaczam, że jeszcze chodziłem w trybie takim 8 klas podstawówki, 4 liceum. Poznałem go w 3 klasie podstawówki. Właściwie razem chodziliśmy przez te chyba 5 lat podstawówki. Do liceum tego samego chodziliśmy. Mieszkaliśmy nawet razem przez jakiś czas w Krakowie, jak studiowaliśmy, więc można powiedzieć taki bliższy kumpel. Teraz troszeczkę kontakt się urwał, no bo jak wiecie, on jest gwiazdą internetów, teraz YouTube'ów i takich rzeczy. Nawet na moje maile nie odpisuje, nie wiem, pewnie o mnie zapomniał, o takim nijakim kolesiu. Ale znam go, lubię go, ci, którzy znają, wiedzą o czym chcę powiedzieć. No jego styl bycia, styl takiego zachowania jest bardzo dla niego specyficzny i bardzo taki, można powiedzieć, sympatyczny. No faktycznie on w rzeczywistości bywa sympatyczny, czasem jest irytujący, no ale to można powiedzieć, że to jest domena takich osób właśnie, którzy są, z jednej strony są świetni i bardzo przyciągają inne osoby i inne osoby ich lubią, a z drugiej strony mają też minusy, które, zresztą jak każdy, mają minusy, które czasem irytują i denerwują, no ale to się nie uniknie, każdy z nas jest troszeczkę popierniczony. Japadogi się pyta, dlaczego Serpent Wings nie ma tekstów po polsku? Kwestia jest, myślę, że dosyć złożona. O właśnie, poruszę teraz taki kolejny mądry temat. Taki tydydydym. O właśnie, nawet zamieszczę jakiś, będę zamieszczać właśnie nawet jeszcze jakieś takie fajne motywy. To na razie tajemnica. Serpent Wings nie ma tekstów po polsku. Według mnie, znaczy takie było moje założenie, no w ogóle jak już ten zespół, jak już padłem na pomysł tego zespołu, założenia go, to była myśl główna, jedna z tych główniejszych myśli, to byłaby taka, żeby po prostu dotrzeć do jak największej liczby ludzi, nie tylko w Polsce. No, jeśli byśmy mieli teksty tylko po polsku, to z kolei byśmy się zamknęli na
resztę świata, że tak można powiedzieć. No bo co robicie, jak słyszycie piosenkę po włosku albo po japońsku? No troszeczkę, nawet rok po japońsku czy po włosku troszeczkę jest dziwny w odbiorze dla takiego przeciętnego słuchacza. Dla Włochów oczywiście jest zrozumiały, ale już powiedzmy dla Polaków nie za bardzo, dla Anglików przepraszam, dla Anglików też nie za bardzo pewnie jest jakoś taki przyjemny. Tak samo uważam, że jest z tekstami po polsku. Znam też opinię jednej osoby z którą też gram i często rozmawiam, że tekst po polsku otworzy, można powiedzieć, drogę do jakiejś, nie wiem, do jakiejś większej popularności. No według mnie to jest zupełnie, to jest lekko powiedziawszy bzdura. No myślę, że Polaków to jest tylko te 40 milionów plus tam jakaś Polonia gdzieś, prawda? A cały reszta bardziej przyjmuje pozytywnie teksty w odbiorze, teksty, które są po angielsku. Cały świat porusza się czy porozumiewa się w języku angielskim, więc zespoły też, żeby chciały zaistnieć, to muszą faktycznie bardziej trafiać w tym języku właśnie, w którym ten świat jednak się porozumiewa. Myślę, że tutaj żadne argumenty nie przemówią za tym, żeby śpiewać po polsku, czy mieć teksty po polsku. Żadne, nie wiem, można powiedzieć, że z drugiej strony, że no kurde, co wy debile, chcecie być sławni na cały świat, a jedynie w Polsce was słuchają. Też to prawda jest. Z drugiej strony, tak sobie teraz myślę, że właściwie dobre wyjście byłoby chyba śpiewanie też po polsku, może w pewnej... No akurat w Fantomie śpiewamy po polsku i tam właśnie akurat możecie sobie to posłuchać. Też sobie poobczajać. No myślę, że właściwie faktycznie tak naprawdę jedyne osoby, które nas słuchają, to są Polacy. Czasem się znajdzie jakiś zagraniczny, z zagranicy ktoś, który tam nas posłucha. No ale myślę, że jednak ta pierwsza wersja, że angielski byłby najlepszym wyjściem i najlepszą, można powiedzieć, taką ścieżką do jakiejś większej popularności, to myślę, że ta wersja jest jak najbardziej poprawna i słuszna.